Stało się dokładnie tak, jak mówiłem wczoraj. Wyspałem się i wszystko wróciło do normy. Zatem dzisiejszy dzień można poświęcić na coś bardziej kreatywnego. Czasami zapominam, jak zbawienne działanie ma zwykły, długi i zdrowy sen. Wszystko wygląda od razu lepiej, jak się człowiek wyśpi. Dzisiaj wstałem wyjątkowo późno, bo była to 9:30, co raczej mi się nie zdarza, no ale od czasu do czasu trzeba. Z rzeczy kreatywnych. Dzisiaj w końcu zmontowałem jutrzejszy film. Wyszedł nawet fajnie, chociaż książka mogłaby być lepsza. Moja zamiana w wilkołaka w końcu zaczęła mi się podobać, więc to chyba świadczy o tym, że zrobiłem wszystko, co jest możliwe. Później było znacznie lepiej, znaczy później dzisiejszego dnia, ponieważ obejrzałem wreszcie nowego Spidermana No Way Home. Wszystkim polecam z całego serca zobaczenie go. Jeżeli ktoś lubi postać komiksową Petera Parkera, nie ma innej opcji, żeby tego nie zobaczył. Jeżeli ktoś nie lubi, to może dzięki temu filmowi pozna postać Spidermana i zakocha się w niej dokładnie tak jak ja. Nie będę tutaj mówił, o co chodzi w filmie, w każdym razie jest on genialny. Przeszedł wszystkie moje oczekiwania i okazuje się, że większość plotek, która była w internecie na jego temat, okazała się prawdziwa. Kto wie, ten zrozumie. Co mogę więcej powiedzieć? Po prostu idźcie do kina, zobaczcie film i cieszcie się, dokładnie tak samo jak ja cieszyłem się, kiedy go oglądałem dzisiaj. Jest po prostu zajebisty. I tyle. No. To tyle ode mnie w tą pajęczą środę. Jaką pajęczą środę? To tyle ode mnie w tą pajęczą sobotę. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się. Wiem, że tego chcecie.